Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 maja bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, żeby nie zabierać czasu, już je przekładam i zobaczymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, trzy kielichy, wtorek, paź buław, środa, słoneczko, czwartek, sąd Boży, sąd ostateczny, różne wersje w różnych taliach i co w piątek? Rydwan, sobota, siedem kielichów i niedziela, siedem mieczy. Dla czytania dwie buławy. Moi kochani, tydzień na podejmowanie decyzji, na planowanie, decydowanie we dwoje. Więc jeżeli chodzi o pracę, być może tutaj z jakimś partnerem, partnerką biznesowym coś będziecie uzgadniać. Może jakieś sprawy dotyczące domu, jakichś prywatnych Waszych spraw, tutaj z partnerem bądź partnerką życiowym. Trzeba coś skonsultować, może się poradzić, może właśnie uzgodnić coś we dwoje. Dobrze, kochani, dwie buławy to jest na chwilę takie zatrzymanie się, przemyślanie, przeanalizowanie pewnych spraw, zanim ruszymy do przodu, tak? Coś chcemy uzgodnić, nad czym chcemy się jeszcze zastanowić, bądź dokonać wyboru, bo mogą pojawić się też dwie propozycje, na przykład pracy. I właśnie, co z pracą? No te rybki, które szukają, myślę, że na pewno znajdą. Może być tak, że będziecie gdzieś wyjeżdżać, może być to praca w ruchu, służbowe auto, dojazd do klienta, rozwożenie czegoś, praca za kółkiem, ale niekoniecznie. Może być też tak, że wrócicie do byłej pracy, bądź nawiążecie współpracę z byłym pracodawcą, z osobą, którą kiedyś współpracowaliście. No, łączą Was jakieś tematy zawodowe, więc tutaj może być powrót właśnie do współpracy. Co jeszcze z tą dwójką buław? No, oczywiście dwie propozycje pracy do wyboru mogą być, więc tutaj też być może będziecie analizować i rozważać, która z ofert jest dla Was korzystniejsza. Poniedziałek, trzy kielichy, bardzo udany dzień, humor będzie Wam dopisywał. To jest dobry dzień na dokończenie jakichś planów, zamknięcie jakiejś rozmowy, ukończenie jakiejś transakcji, jakiegoś biznesu. Dobry dzień na to, żeby się spotkać, coś uzgodnić właśnie, coś wspólnie zaplanować, podsumować, ogłosić w większym gronie. To są szczęśliwe jakieś zakończenia właśnie, czy to rozmów, czy to jakichś działań na ten dzień zaplanowanych. W tym dniu możecie usłyszeć dobrą wiadomość, dobrą nowinę. Może być tak, że ukończycie jakiś kurs, że zdacie jakiś egzamin. Ktoś być może pomoże Wam właśnie w dokończeniu jakiejś czynności, jakiegoś zadania na ten dzień powierzonego. Dobra zabawa, więc tutaj może jakieś uroczystości w tym dniu, czy to w pracy, czy gdzieś w szkole, czy po prostu po pracy spotkacie się ze znajomymi w większym gronie i będziecie tutaj celebrować jakiś sukces. Ktoś w tym dniu może Wam się odwdzięczyć, ktoś może Was poprosić o pomoc, z czego bardzo się ucieszę, więc tutaj tą radość Wy też będziecie przynosić innym osobom, tak? Pozytywnie załatwione sprawy urzędowe, dobre relacje w związkach, więc tutaj no, te rybki, które są w relacji, na pewno w tym dniu miło spędzą czas ze swoim partnerem bądź partnerką. Mogą Was też czekać jakieś niespodzianki bądź wyznania uczuć. No i co, kochani? Pozytywny dzień, ogólnie pozytywny dzień, wiele się wydarzy, takich jakichś momentów, z których będziecie bardzo, bardzo
zadowoleni. We wtorek mamy kartę Pazia Buław. Tutaj warto rozpoczynać coś nowego. Więc tutaj, jeżeli mieliście jakiś pomysł właśnie na pracę, warto ruszyć do przodu, otworzyć swój własny biznes, pójść na rozmowę w sprawie pracy. Tutaj też praca z dziećmi, więc te rybki, które pracują z dziećmi w szkole, w przedszkolu, w żłobku, bądź chcą otworzyć tego typu działalność dla dzieci, to jest to dobry moment. Dobry czas na to, żeby być może swoje dziecko zapisać na jakieś dodatkowe zajęcia, zwłaszcza jeżeli dziecko przejawia talent, jest uzdolnione jakoś fizycznie, tak? Czyli jakaś gimnastyka, jakiś sport, jakieś właśnie zdolności manualne, prawda? Więc tutaj wykorzystać to, zapisać na dodatkowe zajęcia, żeby się mogło rozwijać i być może później iść w kierunku swojej pasji. Dobrze, kochani. Dobra wiadomość. Udane spotkania. Jeżeli jakieś drobne sprawy macie do pozałatwiania, pozałatwiacie sobie. Może być pomoc jakiejś młodszej osoby od Was spod znaku barana, lwa bądź strzelca. Tutaj stawiałabym na strzelca. Dobry dzień na zaplanowanie spotkania bądź pierwsze jakieś spotkanie. Czy to w sprawie pracy, czy jakaś ważna rozmowa, czy zapoznanie się z kimś. Tutaj na przykład samotne rybki być może dadzą się zaprosić na kawę, bądź no to już będzie nawet pierwsza randka. Te rybki, które flirtują sobie z kimś przez internet, być może w tym dniu dostaniecie pozytywną jakąś wiadomość. Ktoś będzie zainteresowany kontynuować z Wami jakby konwersację. No i jeżeli czekacie na jakąś wiadomość odnośnie pracy tutaj w tym dniu, być może właśnie ktoś odzwoni, napisze maila, zaprosi Was na rozmowę, bądź już na rozmowie w sprawie pracy zdecydujecie się na jakiś okres próbny na zasadzie praktykanta, praktykantki, przyjąć tą propozycję i zobaczyć. Jak Wam się spodoba, to podejmiecie współpracę. Dobrze, moi drodzy, w środę karta Słońca, więc kolejny bardzo pozytywny dzień. No, humor będzie Wam dopisywał, będziecie tryskać energią, będziecie mieli siły, naprawdę energię do działania. Karta Słońca mówi o szczęśliwych wydarzeniach, o radosnych jakichś informacjach, jakichś nowinach, o spełnieniu, zrealizowaniu jakichś sobie celów zaplanowaliście na ten dzień. To jest też karta, która mówi, że macie dobre relacje z ludźmi, dobre relacje z rodziną, być może w tym dniu pozwolicie sobie na jakieś przyjemności. Kupicie sobie coś ładnego, bądź no, w miłym otoczeniu spędzicie czas. No, dobre wiadomości, jeżeli chodzi o pracę. Tutaj, jeżeli własny biznes, na pewno w tym dniu będziecie zadowoleni z utargu. No i karta Słońca zapowiada ciążę, więc tutaj no, te pary, które się starają, jest szansa, że w tym tygodniu okaże się, że albo Ty, rybko, spodziewasz się dzidziusia, albo Twoja partnerka, jeżeli tutaj panowie mnie oglądają. Po południu miło spędzicie czas z dziećmi, jakoś rodzinnie, ewentualnie ktoś z najbliższego otoczenia może Was w tym dniu odwiedzić, może to być najbliższa rodzina bądź przyjaciele, z którymi też miło, sympatycznie spędzicie czas. Może też ktoś z najbliższych zadzwonić i podzielić się jakąś dobrą nowiną, więc tutaj być może niekoniecznie Ty, rybko, ale na przykład Twoja córka, Twoja wnuczka bądź przyjaciółka spodziewa się dzidziusia i taką bądź inną jakąś dobrą wiadomość w tym dniu usłyszycie. W czwartek mamy kartę Sądu Ostatecznego. Jest to dobry dzień na domykanie jakichś starych spraw z przeszłości, dokończenie jakichś rozmów, dokończenie jakichś planów, które być może jakoś były tymczasowo zawieszone. Dobry dzień na to, żeby pójść na jakieś zajęcia rehabilitacyjne, jakieś ćwiczenia, które poprawiają Waszą kondycję, Waszą sprawność, zwłaszcza jeżeli mieliście jakieś problemy ze zdrowiem, jesteście po wypadku, po jakiejś operacji, więc tutaj warto z tego skorzystać. Może ktoś próbować się z Wami pogodzić, bądź za coś Was przeprosić. No, ewentualnie no, rybka być może chce odnowić z kimś kontakt, więc tutaj jak najbardziej jest to dobry moment. Będą miały szczęśliwe zakończenie jakiejś sprawy, które od dłuższego czasu się ciągną. Więc tu no, jeżeli są jakieś, no tak jak mówiłam na początku, niepodomykane sprawy, jest dobry moment, żeby coś wyjaśnić, coś zakończyć, coś wreszcie zamknąć, żeby to się za Wami nie ciągnęło, żebyście nie musieli skupiać na tym swojej energii. Jeżeli chodzi o zdrowie, moi kochani, uważajcie na
problemy z jelitami, bo tutaj się pokazuje dolna część układu pokarmowego, więc uważamy w tym dniu na to, co jemy, ile jemy, żeby później nie było jakiejś niestrawności, jakiejś wzdęcznej i ogólnie dyskomfortu związanego z jakimś takim samopoczuciem po zjedzeniu czegoś. Zwłaszcza tutaj kulinarnie nie eksperymentujcie. No jeżeli będziecie stołować się w jakiejś jadłodajni, restauracji, też uważajcie, żeby no jednak sprawdzone dania próbować, nie jakieś nowinki, bo może Wam to zaszkodzić, albo macie jakieś uczulenie, alergie pokarmowe, albo no coś może być nieświeże, więc tutaj uważajcie. Do samotnych rybek może dobijać się były partner bądź partnerka, więc no chyba, że czekacie na tą wiadomość, więc tutaj uważajcie, bo ktoś może próbować się z Wami skontaktować. Natomiast te rybki, które szykują się do jakiegoś wyjazdu w piątek, przypilnujcie, żeby wszelkie no, sprawy, jakieś zwłaszcza urzędowe, naprawdę zakończyć w ten czwartek, bo może być tak, że czegoś zapomnicie, czy trzeba będzie się wracać, trzeba będzie jeszcze raz coś być może składać, jakieś podania, ewentualnie kseru jakieś robić. Więc tutaj no dopilnujcie, żeby w czwartek faktycznie dopiąć wszystko na ostatni guzik, tak? Żeby nie ruszać już później tego w piątek, bo w piątek będziecie musieli to robić w pośpiechu. A wiadomo, że jak człowiek się śpieszy, to się diabeł cieszy, więc różne mogą po drodze wypaść historie. No i widać, że no, pozałatwiacie sobie w piątek, tak? Ale po co gdzieś tam z duszą na ramieniu, jak to się mówi, biegać, denerwować się, czy zdążę, czy mi czegoś nie zamkną, czy po prostu będę mogła tu zrealizować swoje plany. Piątek mamy rydwan, więc ktoś w tym dniu może Was odwiedzić. To może być zodiakalny rak. Ogólnie jest to dzień nastawiony na sukces, na rozpoczynanie też nowych jakichś przedsięwzięć. Tylko karty mówią, dopilnuj wszystkiego osobiście. Ty nadawaj kierunek, pilnuj trasy, żeby się gdzieś nie pobłądzić, nie pogubić. Jeżeli osobiście będziesz załatwiał wszelkiego rodzaju sprawy, załatwisz je z powodzeniem. W tym dniu możesz otrzymać jakąś pomoc, bądź Ty będziesz deklarować komuś wsparcie. To może być tak, że nagle ktoś zadzwoni, nie jesteście na to przygotowani, trzeba będzie dosłownie rzucić wszystko i szybko jechać komuś pomóc. Uważajcie w tym dniu na auto, bo być może jest tak, że od dłuższego czasu przeczuwacie, że coś jest nie tak. Mamy siódemkę kielichów, więc zastanawiacie się, co tam może pukać, co tam może zgrzytać, co to może być za usterka bądź lampka, która się tam gdzieś nam pojawia. No i może dojść do tego, że faktycznie gdzieś tam auto odmówi posłuszeństwa. Więc no, róbcie te przeglądy, tak, kontrole serwisowe, żeby na bieżąco, zwłaszcza jeżeli no, wybieracie się w jakąś dłuższą trasę, więc tutaj no, nie ryzykowałabym. Dobrze, kochani, w tym dniu może być jakiś wyjazd służbowy, możecie być ogólnie w ruchu, gdzieś trzeba będzie dojechać, no, większość czasu możecie spędzić za kółkiem. Kurier może przyjechać z przesyłką w tym dniu, być może trzeba będzie skorzystać ze służbowego auta, ewentualnie jakiejś taksówki. Wyjdźcie wcześniej do pracy, żeby się nie spóźnić, bo może być tak, że trzeba będzie gdzieś tam przyspieszyć, a no uważamy na radary, na jakieś kontrole, żeby w pośpiechu gdzieś tam w jakieś tarapaty nie popaść. Dobrze, jeżeli chcecie kupić bądź sprzedać auto, w tym dniu może pojawić się jakaś ciekawa oferta. I tutaj znowuż karty mówią, nie zastanawiaj się długo, rybko, a może znajdę coś lepszego, a może się pojawi jakaś ciekawsza oferta, bo wydaje mi się, że to jest dobra oferta. Jeżeli sprawdzisz wszystko w jakimś tam serwisie, tak, podoba Ci się kolor, podoba Ci się marka i cena Ci odpowiada, warto się zdecydować, bo bardzo szybko to auto będzie sprzedane. Więc tutaj, żebyś później w sobotę nie żałował, bo ja widzę, że co by było, gdyby było, jest ta siódemka kielichów, jest później siódemka mieczy, więc być może warto szybciej podjąć decyzję. Ogólnie bardzo szybko minie Wam ten piątek. No i jeżeli wyjeżdżacie, to myślę, że będziecie sobie odpoczywać, jedziecie w jakieś ustronne miejsce, gdzie będzie cisza, spokój i nikt nie będzie Wam zawracał głowy. Sobotę, siódemka kielichów, no... W tym dniu dużo planów, dużo marzeń, ale na razie to są tylko plany. Może być tak, że potrzebujecie odpoczynku, może być tak, że potrzebujecie skupienia, żeby zastanowić się nad tym, co dalej. Uważajcie, żeby w tym dniu
nie trafić na osoby, które coś wymyślają, coś cudują, coś wyolbrzymiają, ewentualnie przypinają Wam łatkę czegoś, czego być może nie zrobiliście. Wydaje mi się, że tutaj w sobotę większość z Was nie pracuje, więc będziecie mogli sobie posiedzieć w domku i zająć się różnymi sprawami, które od dłuższego czasu gdzieś tam chodzą Wam po głowie. Wiecie, jak to jest, o, nadchodzi weekend, zrobię sobie to, zrobię sobie tamto, zajmę się tym, tamtym, a później jak przychodzi co do czego, to znowuż wypada jakaś inna sprawa i nie mamy na to czasu. Więc tutaj być może skupcie się na konkretnym celu, żeby też nie chwytać kilku srok za ogon, bo to wtedy nic dobrego z tego nie wychodzi. Dobry dzień na to, żeby sobie marzyć, fantazjować, wizualizować i skupiać się, koncentrować na jednym tylko wydarzeniu, planie, które chcemy jak najszybciej wdrożyć w nasze życie. Może być problem z komunikacją w tym dniu, albo Wy będziecie mieli jakieś pretensje do partnera, będziecie się czepiać o byle co, ewentualnie partner być może no troszeczkę jakby... Jak to się mówi? O Jezus kochany, nie przedobrzy, tylko no... No chodzi mi o to, że no będzie jakiś taki dla Was dziwny i możecie mieć problem z dogadywaniem się, tak? Że trochę ktoś tutaj no zaszaleje z wyobraźnią, więc też żebyście starali się to zrozumieć i nie przesadzać w wielu kwestiach. Powstrzymać się od pewnych komentarzy, no żeby tutaj później nie mieć cichych dni, bo się na przykład nie zgadzacie i nie odzywacie w jakiejś kwestii. Niedziela 7 mieczy. Unikajcie pośpiechu. Unikajcie pośpiechu. Może być tak, że nie chcecie się z nikim widzieć, więc siedzicie sobie w domku, bądź gdzieś tam na tym wyjeździe, na którym odpoczywacie. O nic nie chcecie pytać, niczym nie chcecie się zajmować po prostu. Wypoczywacie sobie w ciszy i spokoju. Co jeszcze? No w tym dniu uważamy na złodziei, uważamy na to, czy żeby nas ktoś nie oszukał, nie okłamał. Może być też tak, że ktoś plotkuje za Waszymi plecami. Ta plotka do Was dotrze prędzej czy później, no będziecie musieli dalej zweryfikować tą informację i od razu Wam mówię, że to jest na pewno wyssane z palca, że ktoś po prostu no lubi wymyślać, lubi koloryzować, natomiast może być to tak, że no w jakiś sposób uprzykrzy Wam to życie. Powinniście szczerze porozmawiać z tą osobą, jeżeli zweryfikujecie, kto to taki jest i jasno dać do zrozumienia, że sobie nie życzycie, najlepiej no to zakończyć przyjaźń czy znajomość z taką osobą, bo jeżeli ktoś jest w taki sposób nielojalny, no to po co Wam taki znajomy, który gdzieś tam obgaduje Was za plecami. Raczej bym nie kupowała nic w tym dniu, nie zawierała żadnych transakcji, bo może być albo jakaś wada ukryta, albo ktoś będzie chciał Was oszukać. Natomiast jeżeli sprzedajecie jakieś auto, od razu Wam mówię, że darujcie sobie kupców w weekend, bo w sobotę znajdą się tacy, co będą Wam wytykać każdą bzdurkę, każdą ryskę, każdą gdzieś tam jakąś małą wadę. Będą cudować, będą wymyślać, żeby tylko zbić sceny. Natomiast w niedzielę będą chcieli Was jakoś oszukać, więc tutaj też uważajcie, żeby się na to nie nabrać, jeżeli chcecie sprzedać auto, tak? Bo mogą być jakieś po prostu osoby, które no, same jeszcze nie wiedzą, czego chcą. Dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne. Bardzo fajny tydzień, naprawdę, więc korzystajcie z tych energii, róbcie swoje. Natomiast w niedzielę widzę, że będziecie wypoczywać, zajmować się swoimi sprawami. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.